Witam Was serdecznie w moim nowym vlogu. Zanim zaczniemy tego vloga, to chciałabym się wytłumaczyć z jednej rzeczy. Pierwsza rzecz to, przepraszam za to, jak brzmię, ale mam wadę zgryzu. Jest to wada krzyżowa całkowita, której nie mogę skorygować za pomocą aparatu. Jedynie mogę się poddać operacji, której nie chcę na razie robić i mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali dla mnie. A jeśli nie chcę operacji, no to muszę zaakceptować to i z tym żyć. Ten vlog będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie bardziej wyjaśniająca, druga część będzie bardziej pokazowa. Ta część wleci na kanał wcześniej, ta druga wleci w niedzielę. Muszę ten odcinek nagrać i zmontować. Dzisiaj postanowiłam, że zryję ziemię w miejscu, gdzie będę sadzić warzywa. Tak co roku sadzimy warzywa. Widzę, że niektóre warzywa z tamtego roku już powolutku zaczynają schodzić, rosnąć. Takie jak na przykład szczypiorek, seler, pietruszka, koperek. Takie typowe warzywa do zupy. Sadzimy tam również marchewkę, sadzimy również cukinię, sadzimy również na przykład sałatę na kanapki, a czasem sadzimy pomidory, ale to nie zawsze, nie co sezon. Również posadzone są tam truskawki. Tak, uwielbiam truskawki, zwłaszcza latem z bitą śmietaną, więc muszę o nie zadbać, muszę wyplewić, żeby ta trawa nie zadusiła tych malutkich truskawek, które po zimie dopiero są takie. Więc muszę o nie bardzo, bardzo zadbać, żeby się móc z nimi latem cieszyć. Nie używam żadnych nawozów sztucznych. Tak, są takie sezony, gdzie te truskawki ładnie obrodzą, a są takie sezony słabe, gdzie tych truskawek jest znacznie mniej. Czasami im zwierzęta podgryzają ich korzenie i one zsychają się. Więc co roku sadzimy nowe z nowych plegrów, żeby uzupełniać. No, trochę tam pracy jest. Chciałabym Was też zabrać do mojego ogródka. Ten ogródek jest malutki, ale jest dość sporo kwiatków. Mam takie kwiatki jak mieczyki, uwielbiam mieczyki, są to moje ulubione kwiatki. Czerwone, żółte i białe. Również mamy i tulipany, i dalie, narcyzę. Też one już kwitną. To są kwiatki wiosenne. Mamy też na przykład hortensję, którą kupiłam w zeszłym roku, to w tym roku jest jeszcze malutka. Mamy długoletniego rododendrona. Uwielbiam tego kwiatka. Ten kwiatek to jest weteran w tym ogródku. On jest tak odporny na wszystkie warunki, czy pada, czy słońce świeci. On co roku kwitnie, ma mnóstwo kwiatków i jest wytrzymały. Więc już zasłużył na miano tego fajnego kwiatka. Również mam tam jakieś bieliny. Takie kwiatki podobne do słoneczników, chciałam powiedzieć stokrotki. Nie, do słoneczników. Są również jakieś tam karafiołki, jakaś obsiewka, nasturcja i wiele, wiele innych kwiatków. Wiadomo, że teraz to nie za bardzo to widać. Będzie widać później. Później też Wam nagram vloga, jak wyrosną. W tym ogródku są pozostałe takie pnie po drzewach, które my niedawno ścięli. Tym nie ma się co przejmować, wiadomo, jeszcze nie kosimy, ale jak urośnie, to będzie trzeba skosić i wtedy będzie ładna trawka. No, trzeba przede wszystkim tą trawkę starą zgrabić, taką już słabą, szarą, zeschniętą, by dać miejsce tej trawce nowej, zielonej i wiosennej.
I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc życzę miłego oglądania i do zobaczenia.